dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakorze, dziś przychodzę do Was z kolejnym prostym, a zarazem pysznym pomysłem. Będzie to ciasto. Ciasto bez pieczenia, cytrusowo-kokosowe, ale więcej zdradzę Wam, jak już będziemy to ciasto przygotowywać. Zanim zaczniemy go robić, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy swój również założycie razem ze mną i będziemy krok po kroku przygotowywać te pyszności. Zaczynamy! Ja już swój fartuch założyłam. Mam nadzieję, że Wy również, dlatego chodźcie tutaj niżej, pokażę Wam, jakie składniki są nam niezbędne do przygotowania tego ciasta. I uwaga, skoro mamy sernik, to mamy tutaj 1 kg sera z wiaderka. Skoro to sernik Raffaello, to mamy wiórki kokosowe, ale mamy również Raffaello. Będzie nuta cytrusów w postaci cytryn, galaretki cytrynowej. Mam tutaj dwie galaretki cytrynowej wymieszane z dwiema łyżeczkami żelatyny. Cukier puder. Jogurt grecki. Mamy tutaj, jak widzieliście, jogurt grecki, ale Wy, jeśli macie w swojej kuchni jogurt kokosowy, mleczko kokosowe, zarówno tą gęstą, jak również płynną część, zamieńcie te składniki dwa ze sobą. Słuchajcie, oprócz tych składników oczywiście będzie nam potrzebne, herbatniki będą nam potrzebne lub biszkopty. Ja użyję dzisiaj biszkoptów, którymi wyłożymy dno naszej blaszki. Blaszka o wymiarach 26 cm i za chwilę będziemy ją wykładać papierem. Wcześniej jednak ja mam tutaj zagotowaną wodę. Biorę naszą wodę i rozpuszczamy galaretki. Za chwilę się widzimy. Jestem profesjonalnie z czajnikiem. Woda jest dopiero co zagotowana. Jak możecie zauważyć, pięknie paruje nam woda od gorąca, bo tutaj mamy niestety zimno. I co? Nie gadamy, tylko działamy. Wsypujemy tutaj nasze galaretki, a także żelatyny i mieszamy. Mamy tutaj 500 ml wody i właśnie tyle nam potrzeba do naszego ciasta. I mieszamy, mieszamy, aż nasza galaretka i żelatyna się pięknie rozpuszczą, aż nie będzie żadnych grudek. To chwilę potrwa, ale to gwarantuje, że Wasze ciasto później będzie niesamowicie smaczne. Moi kochani smakosze, nasza galaretka już jest pięknie rozpuszczona. Zarówno galaretka, jak również żelatyna. Odstawimy sobie ją teraz na bok. Ja tutaj mam naprawdę dość chłodno, dlatego ona nam tutaj z boku bardzo szybko ostygnie. A my teraz w międzyczasie przygotujemy sobie naszą blaszkę. Ja odstawię sobie wszystkie składniki, które mam tutaj na środku na bok, byście mogli dokładnie zobaczyć. Ja za każdym razem Wam to pokazuję, ale zobaczcie jeszcze raz, w jaki sposób wycinam naszą blaszkę, nasz papier do naszej blaszki. Zobaczcie. Wycinam sobie kawałek papieru do pieczenia. Tak, by on był nas takiej wielkości, jak nasza blaszka. Teraz składamy go na pół. Składamy go jeszcze raz na pół. I tutaj, gdzie są takie dwa rogi, składamy go w ten sposób na pół, by powstawał nam taki, wachlarzyk. I ostatni raz zginamy w ten sposób. Powinien wam wyjść taki samolocik i teraz przykładamy mniej więcej do połowy. Patrzymy, gdzie tutaj biegnie nasz rant. I uwaga, teraz dzieje się magia. Tniemy nasz samolocik z papieru. Uwaga, uwaga, uwaga. Tada! Zobaczcie, mamy nasz spód do naszej blaszki. Dokładnie tutaj układamy w środku i gotowe. Mam nadzieję, że Wam ten patent się spodoba i będziecie wykorzystywać go w swojej kuchni, ale my teraz wracamy do masy serowej. Odkładam tylko do wyrzucenia nasz papier i za chwilę się widzimy.
Zaczynamy przygotowywanie masy serowej. Jak Wam na początku mówiłam, mam tutaj 1 kg twarogu takiego z wiaderka i do tego twarogu będę dodawała 400 g jogurtu greckiego. Tak jak Wam wspominałam, możecie tutaj zamiast jogurtu greckiego dodać mleczko kokosowe, zarówno gęstą, jak również tą płynną część, ale możecie śmiało dodać również śmietanę. Kilogram sera jest, 400 g jogurtu greckiego jest. Teraz dodajemy tutaj 3 czubate łyżki wirków kokosowych. Raz, dwa, trzy. Jeśli jesteście wielkimi smakoszami kokosa, wiórków kokosowych lub wszystkiego, co związane z kokosem, możecie śmiało dać tutaj 5 łyżek. Ja dodam 5 łyżek wiórków kokosowych. I słuchajcie, teraz zanim wszystko wymieszamy, dodamy tutaj również 2 czubate łyżki cukru pudru. A gdy mamy już tutaj cukier puder, należy wszystko wymieszać. Mieszamy dokładnie najlepiej za pomocą miksera. Ja miksera tutaj nie brałam, nie podłączałam żadnych przedłużaczy i kabli. Dzisiaj wszystko zrobimy w miejsce bez użycia dodatkowych sprzętów. Pokażę Wam, jaki ten sernik jest prosty w przygotowaniu. I mieszamy, mieszamy, a jak wymieszamy wszystkie składniki, masę serową wymieszamy z rozpuszczoną, ostudzoną już galaretką. Także ja mieszam tutaj naszą masę serową i za chwilę się widzimy. A Wy zaraz zobaczycie konsystencję, jaką powinien mieć Wasz ser i masa serowa. Nasza masa serowa jest już gotowa. Zobaczcie, jakie ona powinna być konsystencji. Gęsta, pełna wiórków kokosowych, które się tutaj pięknie wyróżniają. One będą nam pięknie wyglądać po przekrojeniu. I teraz taką masę serową przekładamy łyżka po łyżce do galaretki. I za chwilę będziemy mieszać. Wy, jeśli macie oczywiście mikser i robiliście wszystko w mikserze, połączcie te składniki przy użyciu miksera. Jeśli robicie w ten sam sposób co ja, to użyjcie najlepiej takiej rózgi do mieszania. Ja oczywiście zapomniałam, dlatego będę sobie radziła za pomocą łyżki. I mieszamy. Na początku może Wam się wydawać, że nic z tego nie będzie, że są takie grudki, ale nie bójcie się. Stworzy nam się piękna konsystencja, piękna masa i będzie pyszne ciasto. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będę je kosztować. Mam nadzieję, że Wy również i szkoda, że nie czujecie tych pięknych zapachów. I dokładamy sobie warstwowo. Także ja widzę się z Wami, jak już będę miała przełożoną całą ilość masy twarogowej. Moi kochani smakosze, nasza masa prawie jest wymieszana. Mówię prawie, jak widzicie, byłam również w domu po trzepaczkę, by to szybciej zrobić. Niestety mamy za małą tutaj miskę, dlatego ja szybciutko biegnę po naszą makutrę. Makutra jest duża i wszystko wymieszamy w makutrze. Za chwilę się widzimy. Jestem z powrotem, wróciłam do Was z makutrą. I teraz sobie przelejemy naszą masę serową. Zobaczcie. Tutaj położę sobie. Uwaga, przelewamy. Bul, 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 bul. Masa serowa jest już przełożona, wymieszana razem z galaretką. Słuchajcie, wkładam tutaj pozostałą naszą część masy, mieszam i bierzemy się za dalsze przygotowania. Ja już kończę tutaj mieszać naszą masę. Zobaczcie, jak jest jej dużo. Także rewelacja. Słuchajcie, teraz taką masę serową wymieszaną z galaretką, a także żelatyną odstawiamy w chłodne miejsce. Najlepiej, jeśli to będzie lodówka, a jeśli robicie to wszystko na zewnątrz, to postawcie na dworze, a po prostu wynieście na Wasz balkon. Słuchajcie, ja odstawiam, będę miała tutaj z boku, postawimy na dół naszą masę, a zajmiemy się naszą blaszką. I oczywiście zapomniałam Wam powiedzieć, proces takiego chłodzenia potrwa około 40 minut, także uzbrójcie się w cierpliwość i co jakiś czas zamieszajcie, by Wam całkowicie nie stężała masa. Nasza masa się chłodzi tutaj obok, tak jak Wam mówiłam, to teraz czas na biszkopty. Przygotujcie sobie biszkopty, mogą być słodzone, mogą być niesłodzone, wszystko zależy od tego, czy bardziej słodkie ciasta lubicie, czy też nie, czy dbacie o formę, czy też nie. I słuchajcie, wykładamy biszkopty na naszą blaszkę. Dokładnie wykładamy dno.
I oczywiście moglibyśmy masę serową wylać teraz na biszkopty, ale nie byłoby pięknego efektu finalnego, bo wylana masa bezpośrednio, taka niestężała, podniosłaby wszystkie biszkopty do góry i nie mielibyśmy pięknego biszkoptowego spodu. Wykładam nasze biszkopty i za chwilę się widzimy. Będziemy czekać, aż nam masa zacznie tężeć. Biszkopty są już tutaj pięknie wyłożone. Czekamy teraz na naszą masę serową, a na wierzch będziemy wykładać zarówno, tak jak Wam mówiłam, kuleczki Raffaello, a także będziemy kroić cytrynę i będziemy pięknie dekorować. Do tego świeża miętka, mięta czekoladowa i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Widzimy się za jakieś 30 minut. Moi kochani smakosze, nasza masa jest już gotowa. Pokażę Wam, jaka jest tężejąca. Zobaczcie, tak jak mówiłam, ja co jakiś czas ją mieszałam i właśnie takiego efektu oczekiwałam. Słuchajcie, teraz za pomocą łyżki wazowej będę wykładała sobie masę na nasze biszkopty i za chwilę wszystko wyrównamy. Nie myślcie, że to są grudki, bo to oczywiście są nasze kawałki wiórków okosowych. Zaraz zobaczymy, ile nam wyjdzie tego sernika. Moje kochani smakosze, ja już kończę tutaj wykładać naszą masę serową. Masy serowej powinno być tak mniej więcej 3/4 wysokości Waszej blaszki. Blaszko średnicy, tak jak Wam mówiłam, 26 cm. Masa serowa jest już tutaj w naszej blaszce. Zobaczcie, jak jest jej tutaj dużo. Powinna dosięgać mniej więcej 3/4 wysokości Waszej blaszki, foremki. Jeśli chcecie, możecie oczywiście przygotować sernik ten w rancie. I teraz wygładzamy. Nasza masa serowa jest już wyłożona na nasze biszkopty. Zobaczcie, jak jest jej tutaj dużo. Dokładnie wyrównajcie i nie pozostaje nam nic innego, jak schować nasz sernik na 2 godziny do lodówki. A później już zostaje nam dekoracja i smakowanie. Ja już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że Wy również. Dlatego zabieram nasz sernik i widzimy się za 2 godziny. Moi kochani smakosze, nasze ciasto jest już gotowe. W dłoni trzymam miętę. Urwałam zarówno miętę czekoladową, tak jak Wam mówiłam, jak również miętę mojito. Słuchajcie. Stawiamy teraz nasz sernik. Ja teraz wykrawam dookoła i za chwilę będziemy go zdobić. Przygotujcie sobie Raffaello, przygotujcie sobie cytrynę i miętę. Robimy to delikatnie, by nie uszkodzić żadnej ścianki, bo nasze ciasto pięknie się prezentowało. I słuchajcie, teraz chwila. O, widzicie, jak pięknie odchodzi? Nasz sernik jest już gotowy. Teraz pewnie nic bardzo nie widzicie, ale jak udekorujemy i przekroimy nasz sernik na części, zobaczycie, jaki on jest rewelacyjny i kremowy. Słuchajcie, zacznijmy od naszych kulek Raffaello. Kulki Raffaello wykładamy na wierzch. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie wszystkie dekoracje wyłożyć wcześniej, przed zastygnięciem, jednak fajnie się to wszystko nam pięknie przyklei. Raffaello dodawajcie tutaj całe, mogą być również połówki. Zobaczcie, jak połówki pięknie nam się prezentują. Myślę, że tyle Raffaello wystarczy. Teraz czas na naszą cytrynę. Jednak wcześniej, no muszę skosztować. Przepyszne Raffaello, ja uwielbiam. Teraz operator. Słuchajcie, kroimy cytrynę. Cytryna oczywiście wcześniej była przygotowana, woda, a także soda. Kroimy cytrynę w cienkie plasterki i za chwilę będziemy wykładać je tutaj na nasze ciasto. Oczywiście, jeśli w cytrynie macie pestki, powyjmujcie je. Ja już wyjmuję pestki. Za chwilę się widzimy, jak już ta cytryna będzie pięknie przygotowana. Teraz wykładamy nasze cytryny, ale nie szalejcie z ich ilością. Po prostu mają one pięknie tutaj wyglądać. Jestem ciekawa,
Czy wy znacie takie połączenie smakowe? Właśnie cytryn i owoców tropikalnych, kokosa. Jeśli znacie jakieś takie połączenia, napiszcie koniecznie mi w komentarzu. I teraz na koniec, jak już cytrynę mamy pięknie wyłożoną, czas na naszą miętę. Tak jak wam mówiłam, mam tutaj miętę czekoladową, ale nie tylko. Za chwilę zobaczycie efekt końcowy i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Kochani smakosze, nasze ciasto jest już gotowe. Wy przed chwilą widzieliście efekt końcowy, ale teraz pokażę wam, jak ciasto prezentuje się w środku. Chodźcie tutaj niżej. Dziś pokroimy ciasto i wyłożymy je na porcelanę chodzież. Nie, porcelanę pruszków. Wybierzemy tutaj jakąś ładną porcję. Może tutaj. Tutaj. I kroimy nasz pierwszy kawałek. Nasz sernik jest już gotowy, przekrojony, pięknie ukrojony kawałek, dlatego chodźcie tutaj niżej i zobaczycie, jak on się prezentuje. Moi kochani smakosze, nasz sernik jest już pokrojony. Zobaczcie, on w środku prezentuje się tak. Nie wiem, czy go widać teraz. Dobrze go widać? Mam tutaj ukrojony również kawałek. Jeden dla siebie, jeden dla operatora. I za chwilę będziemy cieszyć się smakiem. Ja za dziś wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym i prostym pomysłem. Zobaczcie, jaki on jest kremowy. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.